Dawniej dzieci robiły wszystko, żeby tylko wyrwać się na podwórko. W weekendy siedzieliśmy pod blokiem od rana do wieczora. Zabawa była tym większa, im więcej było dzieci, bo każdy miał na nią 100 pomysłów. Graliśmy w gumę, robiliśmy podchody, organizowaliśmy biegi sztafetowe i konkursy piosenki. Tańczyliśmy lambadę, a każdy z nas znał milion akrobacji na trzepaku. Podwórka tętniły życiem. Co z tego, że nie mieliśmy komórek? Że dumnie kolekcjonowaliśmy obrazki z gum do rzucia, a zamiast iPadów naszym skarbem była kaseta magnetofonowa ze złapanymi z radia przebojami. Mieliśmy mniej nowoczesnych rozrywek, ale za to więcej wyobraźni. Mniej wygód, ale więcej radości ze wspólnie spędzanego czasu. Teraz cały świat jest na wyciągnięcie ręki. W telewizji, komputerze czy telefonie. Jednocześnie jesteśmy tak daleko od ludzi, którzy żyją najbliżej. Naszych sąsiadów. Ilu z nas zna nazwiska większości sąsiadów ze swojego bloku? Ile razy zdarzyło nam się porozmawiać podczas przypadkowego spotkania? Zamiast szukać znajomych obok siebie, my szukamy ich w internecie. Wiedzą dzielimy się online, publikując, tweetując, vlogując. Albo topimy cenny czas w telewizyjnych obrazkach, a wokół siebie nie zmieniamy nic i za nic nie odpowiadamy. Chcemy zmienić to nastawienie, a zaczniemy od miejsca zamieszkania, bo bez względu na czasy jedno pozostaje niezmienne. Ludzie potrzebują wspólnoty, inspiracji i poczucia przynależności. To my damy impuls do przemian. Chcemy, by wspomnienia naszych dzieci były kolorowe. Chcemy zostawić znak na ścianie i tym samym powiedzieć: zależy nam, bo jesteśmy stąd. Osiedlaw jest skierowane do mieszkańców osiedla Westerplatte, a także do wszystkich tych, którzy chcieliby wspomóc społeczne działanie. Działania są skrojone w taki sposób, aby mogły w nich uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Na naszym osiedlu mieszka 3,5 tysiąca osób. Przez oddalenie od centrum i brak propozycji wspólnego spędzania wolnego czasu, Westerplatte zwane jest sypialnią Tarnowa. Zaraz obok mamy podobne osiedla. Wystarczy przejść przez ulicę. Planujemy wspólne malowanie, sadzenie, szpachlowanie, wkręcanie, skakanie i bieganie. Dla najmłodszych dzieci mamy twórcze i edukacyjne zabawy. Dla młodzieży i dorosłych grę terenową i malowanie muralu. Dla ruchliwszych będą zajęcia ruchowe, mecze i ćwiczenia. Dla spokojniejszych dzierganie czy zakładanie warzywników. A jak ktoś lubi wypoczywać aktywnie, to może skorzystać ze wszystkich propozycji. Za grant kupimy narzędzia i materiały potrzebne do zajęć i warsztatów. Kupimy piłki do gry, żeby chętni mogli ćwiczyć, a potem rozegrać profesjonalne, sędziowane, międzyblokowe mecze. Po wydarzeniach pozostałe materiały i narzędzia przekażemy do klubów lub pracowni, które wsparły projekt. Zrobimy plakaty i ogłoszenia, żeby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o wydarzeniach osiedla. Każde miejsce będzie oznaczone, aby łatwo było do nas trafić. Nasz zespół to ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach i zainteresowaniach. Każdy z nas ma swój rytm dnia i upodobania, ale łączy nas osiedle. Zależy nam na tym miejscu i ludziach. Przez wspólne działania i energię chcemy odmienić klimat osiedla. Jeśli każdy z nas da coś od siebie i zachęci przynajmniej jedną osobę do zrobienia tego samego, to nasz cel będzie osiągnięty. Chcemy zmienić nastawienie i uświadomić, że każdy z nas ma moc sprawczą. Chcemy poprawić estetykę naszego otoczenia, a twórczymi działaniami zainspirować do tego samego innych. Współodpowiedzialność za miejsce zamieszkania to nie brzemię, to przywilej. Przez wspólne zajęcia chcemy nauczyć tej odpowiedzialności najmłodszych, aby stawiali na pierwszym miejscu relacje z ludźmi i troskę o miejsce, gdzie żyją. O,